Pani Moniko, jak wygląda sytuacja obecnie, jeżeli chodzi o pielęgniarki? Ja, panie redaktorze, może na wstępie chciałam bardzo podziękować, że pan się zainteresował tym tematem. Niestety, jak w całej Polsce, również my borykamy się z deficytem kadry pielęgniarskiej. Jest to już problem, który trwa latami. Ja już monitorowałam i mówiłam w 2018 roku, gdzie wtedy moje wyliczenia wskazywały, że już po 5 latach zaczniemy się borykać z tym niedoborem, z tym dużym deficytem. I tak też się stało. W naszym szpitalu obecnie zatrudniamy 522 osoby. W przeliczeniu na etaty to jest 516 etatów w ramach umowy o pracę, w tym jest 49 pań położnych. I mamy dodatkowo drugą umowę w ramach tak zwane kontrakty pielęgniarskie, gdzie mam zatrudnionych 106 pielęgniarek. Teoretycznie na dzień dzisiejszy ta ilość jest wystarczająca do zabezpieczenia całodobowych świadczeń pielęgniarskich. Ale chciałam tutaj zaznaczyć, że wśród tych osób, które wymieniłam, czyli 628 pielęgniarek, aż 96 pielęgniarek jest w okresie, które już nabyło praw emerytalnych. Pracują, ale mogą w każdym momencie odejść na emeryturę. Z tych 106 pielęgniarek, które pracują na kontraktach, 70 pielęgniarek jest już emerytkami, więc to tworzy liczbę 150. Co to dla nas oznacza? W momencie, kiedy te panie zrezygnowałyby ze świadczeń, niestety, jakbym przeliczyła na oddziały, około 4 oddziałów musielibyśmy zamknąć, czy nie bylibyśmy w stanie realizować tych świadczeń. Także jest to bardzo niepokojące. Oczywiście problem ten dotyczy nie tylko szpitala w Jeleniej Górze, dotyczy wszystkich szpitali. Może prościej jest w dużych aglomeracjach, gdzie są te uczelnie, duże miasta, ponieważ panie migrują, łatwiej jest im pracować w kilku kilku szpitalach. No my raczej u nas to wygląda tak, że nasze panie pielęgniarki i panie położne realizują świadczenia u innych świadczeniodawców. Nie zyskujemy od konkurencji czy z innych szpitali, tylko raczej to nasze panie świadczą. No dobrze, jest to problem, ale w Jeleniej Górze jest Krakowska Akademia Nauk Stosowanych, gdzie kształci między innymi pielęgniarki. Panie redaktorze, to oczywiście my współpracujemy nie tylko z KANS-em, ale również z innymi uczelniami. Jednak to jest nasza taka wiodąca uczelnia i absolutnie tutaj jest pełna współpraca. Natomiast w czym jest problem? Tych studentów, czyli absolwentów kończących studia pielęgniarskie, to są mieszkańcy tutaj całego regionu. Oczywiście wszędzie brakuje pielęgniarek, więc tak naprawdę nas, wchodząc tutaj bezpośrednio do systemu, w naszym szpitalu przyjmujemy około 7-8 absolwentów rocznie. W przyszłym roku 33 pielęgniarki kolejne nabędą praw emerytalnych. W związku z powyższym 7-8 osób, które zatrudnimy, nie pokryją tej luki, nie pokryją tych deficytów, tych braków. Kolejnym problemem jest też, że na uczelni, owszem, ale na przykład w tym roku wielu ratowników, którzy są już ratownikami, czyli są w systemie, uzupełniają swoje wykształcenie czy zmieniają zawód na pielęgniarki, więc oni już u nas pracują. To jest około 6 osób, chyba bodajże w tym roku będzie kończyło pielęgniarstwo, więc i tak już są w systemie. Bardzo się z tego cieszę, bo mam nadzieję, że będą też z nami współpracować jako już w zawodzie pielęgniarki, ale to mimo wszystko nie uzupełnia tych braków. My oczywiście tu jako szpital i dyrekcja też podjęła tu przede wszystkim działania. Wyszliśmy na zewnątrz, czyli w Polsce informujemy na portalach, że zatrudnimy personel pielęgniarski i nie tylko. Nawet uczestniczyliśmy w maju w targach studenckich pracy w Łodzi. Był nasz zespół, jak również byliśmy w Warszawie. Jaka jest odpowiedź? Szczerze, dostałam informację, jedną aplikację. Oczywiście od razu się kontaktowałam z panią i pani była, jest to obywatelką Ukrainy, jest zainteresowana, ale już więcej kontaktu nie mam. I dostałam jednego maila z zapytaniem, próbowałam się z panią pielęgniarką skontaktować, ale niestety nie uzyskałam tego kontaktu, więc mimo wszystko nie ma zainteresowania. Jakie widzę rozwiązanie? Jeszcze będę próbowała oczywiście nawiązać współpracę tam od strony wschodniej Polski, ponieważ tych uczelni jest zdecydowanie więcej.
I mam nadzieję, że uda mi się pozyskać personel, bo też tak wcześniej udało mi się z Mazowieckiego pozyskać panie położne. Więc mam nadzieję, że no oczywiście będziemy robić wszystko, żeby realizować się i poszukiwać ten personel, bo myślę, że jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, nie odwróci, no to w okresie najbliższych 5 lat naprawdę będzie ten szpital miał duży, i nie tylko, będzie miał duży problem. Czy są jakieś oddziały, które są jakby specjalnie narażone na brak pielęgniarek? Do niedawna miałam duży problem ze znalezieniem personelu na blok operacyjny. I dlaczego? Dlaczego mówię, podkreślam ten blok operacyjny, który jest takim, to jest serce całego szpitala, tak to mogę nazwać spokojnie. Ponieważ, panie redaktorze, żeby przygotować pielęgniarkę operacyjną, potrzebujemy minimum 3 lata. To jest zupełnie inny kierunek. Szkoły nie przygotowują, studia pielęgniarskie nie przygotowują do wykonywania pracy pielęgniarki operacyjnej. Jest to zupełnie inna specyfika. I faktycznie, ponieważ tam personel również jest w wieku emerytalnym, czy niedługo przed emeryturą, i to miałam największą bolączkę, ale udało mi się pozyskać na szczęście i obecnie jestem na jakiś czas zabezpieczona, no ale zrobił mi się dzisiaj kolejny problem w oddziale anestezjologii intensywnej terapii. I to tak w różnych oddziałach jest. Jeszcze na dzień dzisiejszy, jeszcze sobie w jakikolwiek sposób radzę, ale to tylko dlatego, że panie, które dzisiaj pracują, nabyły te prawa emerytalne, czy już są emerytkami, po prostu realizują w dalszym ciągu u nas te świadczenia. Jak to wygląda z tą opieką? Taką, nie mówimy już w tej chwili o tym, że brakuje, bo to jest oczywiście też powiązane, ale samo to, że jeżeli pielęgniarka, no to często słyszą, no, że rodzina też powinna się opiekować. Jak to wygląda? Powinna się, panie redaktorze, rodzina zaangażować. Dlaczego? Naszą rolą też jest edukowanie rodziny i przygotowanie rodziny do opieki nad takim pacjentem. Proszę pamiętać, że to jest szpital. My zabezpieczamy pacjenta w sytuacji zagrożenia jego życia i zdrowia. Kiedy stan się ustabilizuje, pacjent powinien wrócić do domu, tak? Tam powinien mieć sprawowaną opiekę. W związku z powyższym, jeżeli pielęgniarka angażuje rodzinę w tą opiekę, na zasadzie to jest bardziej edukacji. Nie znam sytuacji, żebyśmy zmuszały albo żebyśmy wymuszały na rodzinie, że muszą przejąć nasze zadania. Nie, wręcz jest to odwrotnie, że ma to zadanie przygotować i nauczyć tą rodzinę opieki i pielęgnacji chorego. A jeżeli chodzi o ilość kobiet a mężczyzn, jak to wygląda? Bo to jest taki, można powiedzieć, no w tej chwili modny temat, ile kobiet pracuje, równość. Jak to wygląda w tym zawodzie? Oczywiście, że jest to zawód, w którym zdecydowanie bardziej decydują się panie niż panowie, ale faktycznie mamy, jest coraz większe zainteresowanie wśród mężczyzn. Obecnie mamy zatrudnionych 11 pielęgniarzy. Głównie to jest blok operacyjny, intensywna terapia, również mamy w pionie pediatrycznym jednego pana, także jest coraz większe zainteresowanie. Obserwując również ilość studentów, to też zawsze jakiś pan zdarzy się, że jest zainteresowany tym zawodem na kansie. Gdyby pani chciała w jakiś sposób zachęcić młodych ludzi, którzy poszli na taką uczelnię, albo żeby do pani przyszli, jeżeli mają taki zawód, czym pani by ich skusiła? Przede wszystkim bardzo dobrą atmosferą i też zapleczem takim i socjalnym, ale tu co najważniejsze, że każda młoda osoba, która wdraża się w zawód, która kończy tą szkołę, powinna zacząć od szpitala. Ja mocno mam akurat przyjemność być nauczycielem akademickim i prowadzę zajęcia z opieki paliatywnej i tu mocno podkreślam swoim studentom, żeby pierwsze kroki, które po skończeniu studiów zaczęli od szpitala specjalistycznego, dużego, szczególnie mówię tu o oddziałach intensywnej terapii, oddziałach internistycznych, neurologicznych, to tu powinni zacząć pierwsze kroki, zdobyć swoje doświadczenie i dopiero realizować świadczenia ambulatoryjne czy chociażby w podstawowej opiece zdrowotnej. Więc na pewno będą mieć szansę zdobycia, poszerzenia swojej wiedzy i nabyć praktyki. Więc to jesteśmy tutaj jednostką absolutnie konkurencyjną w tej dziedzinie. Poza tym naprawdę moje koleżanki są chętne do przekazywania swojej wiedzy.
mamy różne możliwości, jest elastyczny czas pracy, praca zmianowa i to podkreślę, i też miła atmosfera. Ale zapewne każdy zapyta o to. Finanse. W tej chwili ja może już tak, nie będę się skupiała obecnie, jak to dzisiaj wygląda, ponieważ za chwilę już mamy 1 lipca. I będą podwyżki, które są obligatoryjne i chciałam na dzień dzisiaj pielęgniarka zatrudniająca się, która skończy studia pielęgniarskie, może liczyć na pensję zasadniczą, czyli od lipca na 6727 zł. To mówię o pensji zasadniczej. Do tego musimy wliczyć dodatki, czyli za dodatki nocne, świąteczne i u nas jest jeszcze tak zwana premia 10%, więc też jesteśmy tutaj jedynym szpitalem, który taką premię płaci, więc też jest to atrakcyjne, więc od tej kwoty już nam się troszeczkę ta sytuacja zmienia. Także ponieważ tu przede wszystkim dostosowujemy się do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń, więc to bardzo mocno jest przestrzegane. Oczywiście dajemy szansę, co jeszcze chciałam zachęcić, dajemy szansę rozwoju. Mamy 10-dniowy urlop szkoleniowy, dajemy szansę, żeby nasi pracownicy, tak dostosowujemy harmonogramy pracy, żeby nasi pracownicy mogli uzupełnić swoje wykształcenie o specjalizację, o studia magisterskie i w tym momencie już ta pensja będzie zdecydowanie wyższa, ponieważ jak uzyska tytuł magistra i specjalizacji, to jego wynagrodzenie zasadnicze będzie na poziomie 9200 zł. Mówimy tutaj od lipca. Więc myślę, że jest to znacząca różnica i zachęcająca. A jesteśmy jednostką, która bardzo namawia swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji i umożliwia im te podnoszenie kwalifikacji.